Moi drodzy, dokończyliśmy dzieła. Ostatni nasz kurs, o Jezus, ostatni nasz odcinek z sortownika myśli z tego kursu naszego to właśnie dzisiaj. Ignacy Loyola, który jest autorem tego naszego narzędzia, którym się tutaj posługujemy, on kiedy kończył ćwiczenia duchowe, czyli miesiąc rekolekcji w milczeniu zazwyczaj, proponował taką medytację ad amorem, o której wam też wiele razy mówiłem. To jest medytacja w poszukiwaniu tak jakby miłości. O wdzięczność tam chodzi bardzo mocno i tą wdzięczność to myśmy sobie powinni teraz razem jakoś tak wypowiedzieć, ale tak, więc ja bardzo, bardzo chciałbym podziękować na początku i przede wszystkim i głównie Kasi Serafin, która mocno się napracowała, żeby te treści, które ja tutaj wam przekazałem, były przygotowane, więc uściski od was wszystkich dla Kasi i dla całej ekipy, która dbała o to, żeby ekipy pogłębiarki, żeby ten kurs był oprawiony graficznie, żeby był opublikowany, żeby był w aplikacji, żebyście wy wszyscy o tym wiedzieli, żeby pytania były odpowiedziane na wasze, więc bardzo, bardzo wszystkim, którzy się natrudzili, napracowali przy tym wszystkim, dziękuję. Moi drodzy, no to jest to, z czego korzystaliście, to jest zespół pogłębiarki to zrobił, cały zespół, więc buziaczki, zdrowaśki dla nich. Też bardzo wszystkim dziękuję wam, którzy zechcieliście wziąć udział w tym kursie, którzy też nam dobre słowa pisaliście i niektórzy z was chcieli nas też wesprzeć i nam bardzo, bardzo miło z tego powodu i bardzo dziękujemy, bo to nam pomaga i bardzo się cieszymy, że to wszystko się udało. Będą następne kursy, teraz trwa jeszcze kurs przestrzeń wewnętrzna dziewczynka, kobieta i matka. Już się nauczyłem się tej nazwy, moi drodzy. Zróbmy taką medytację dzisiaj w poszukiwaniu miłości właśnie, czyli wróćcie do takich elementów, które was otwierały na życie, na zrozumienie czegoś, tak żeby znaleźć coś, co buduje w was miłość i zostańcie z tą miłością jak najdłużej. Do tego zapraszam was właśnie dzisiaj na naszej, przepraszam, medytacji. Do zobaczenia.